18 kwietnia, godzina 14:12, 2022 rok. Oczywiście jestem przy wjeździe do Kępki Szlacheckiej. Proszę Państwa, dawno tego nie było. Chyba zaczęło się, zobaczmy, samoloty znowu prawdopodobnie rozpylają jakieś substancje, po których będziemy chorować. Za chwilę się okaże, że trzeba powrócić do obostrzeń. Jest to dokument, proszę tego nie usuwać z kanału YouTube, dlatego że mamy prawo wiedzieć o tym. Sądzę, że taki smug nie pozostawiają samoloty ozłuczowe, pasażerskie czy wojskowe. To są dziwne, dziwne smugi, które prawdopodobnie będą wisieć tutaj dosyć długo. Zaczęło się rozpylanie, czyli robi się coraz bardziej groźnie, coraz bardziej ciekawie. Nie mogę wyżej sfilmować, bo musiałbym sfilmować pod słońce. Filmuję to z okna. Tak, proszę zobaczyć. Jesteśmy przed miejscowością Kępka Szlachecka. Przybliżę. To jest przed chwilą. Tu się kończy Grabkowo. A więc zobaczmy jeszcze raz z oddalenia, jak wyglądają te smugi. Jestem tu w samochodzie, ze mną jest Czaruś. Popatrzmy. Dziwne smugi. Obserwujmy to. I proszę Państwa, piszcie w komentarzach, kiedy te smugi zniknęły. I jeśli pojawią się takie smugi, nade mną też są te smugi. Proszę tu zobaczyć. O, coś niesamowitego. I tam. Tak. Informujmy się, ostrzegajmy się. Wyłączmy telewizory, włączmy myślenie. Trzeba przeżyć. Kwadrans z Magiem. Mirosław Antoni Glazik-Mag komentuje. Zapraszam. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, naciskajcie na dzwoneczki. Udostępniajcie bliskim i znajomym, a przede wszystkim oglądajcie.